Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Flotarem. I już zacząłem nagrywać. Widziałem legendę, chyba legendę. Na niebie przed chwilą właśnie był taki długi Pokémon. To jest przecież Rayquaza, ale to było tak na dosłownie pół sekundy. Także nie wiem, czy to była właśnie taka prawdziwa legenda, czy też nie. Zrobimy sobie łóżko. Bo zacząłem nagrywać, ale ogarnąłem się, że... zacząłem nagrywać. Teoretycznie nagrywałem i dźwięk mi się nie nagrał kompletnie z mikrofonu, bo miałem wyciszony mikrofon. Także 5 minut materiału poszło w dupę sobie gdzieś tam. Znaczy poszło się kochać. I ekspię sobie ratatę w tym odcinku. Co tam jeszcze miałem wam powiedzieć takiego? Znaczy co powiedziałem i co powinienem powtórzyć? Oczywiście nadal możecie wysyłać te wasze zgłoszenia do tego serwera, nie ma sprawy. Pyk! A my zaczynamy expić. Nie ciebie, nie chciałem ciebie. Pidgeotto, ale dobra. Już wiem dlaczego Pidgeotto miałem wybranego, bo chciałem polecieć do tej legendy, ale na Pidgeotto nie da się latać, więc... No ciekawie, nie powiem, że nie. I mam troszeczkę pokeboli, sobie porobiłem też. Także jestem przygotowany na kolejny odcinek pełen łapania Pokemonów. Aha, miałem iść na tamtą wyspę, z tego co pamiętam. Znaczy na tamtą wyspę. Sami rozumiecie, na tamto coś. Plaże? O, w sumie plaże, brzmi fajnie. O, zobaczymy jak sobie poradzę z takim Pokemonem. Bardzo chyba dobrze. Charizard z tyłu! Ale to jest Charizard. Dobra, idę po niego. Jaka zajebista bestia. Nie wiedziałem, że tu trzeci level może się... Znaczy trzeci level. Trzecia forma. Charizard. Nie! Chodź tu. Chodź tu do mnie. Charizard. Jaki tu jesteś ładny, ojoj, 49, no kurde, dlaczego Charizard? Jaki ty jesteś fajny. O, krabra, muszę niestety cię opuścić, przepraszam, ale ja chcę złapać twojego młodszego brata, Charmandera. Kurde, no! Chciałem. W ogóle nie wiem, czy wiecie, dla fanów Pokémonów oczywiście. Startuję z nową serią w niedzielę o 10. Znaczy, pewnie już wystartowałem. Łypię belę. Nie potrzebuję was, ale mogę was spalić. Startuję z nową serią z Pokémonów 3D. Polecam ogarnąć sobie tam. To są takie, wiecie, Pokémony, tylko że w 3D. Taram! Naprawdę fajnie się zapowiada. Jeszcze tego nie nagrywałem, ale zaraz będę. Po właśnie nagraniu tego odcinka, także wiecie, taki pokemonowy hype, nie? Rozumiecie o co chodzi, kurde. Ow, ale dostał. Dobra. Nie powinienem tego ataku, ale spieprzyłem sprawę. Dobra, 29, może dzisiaj nam się uda ewoluować naszego pokemona. Swaddle. Nie uciekaj. No dobra, jeżeli chcesz uciekać, to uciekaj. Ale kurde, no Charizard tam był. O, Abrę. Może uda nam się złapać Abrę. Uwaga. Jest. Dobra. Znaczy, nie wiem, czy się uda, nie? O. Abra. Ogarnij się, proszę. Poke. Masz 5. level. Ja nie wiem, czego ty oczekujesz. Że co, nie uda mi się ciebie złapać? Czy jak? Czy ultrabala na ciebie zużyłem, także... No i super. Dwie kulki poszły się bawić już. Kurde, ale gdzieś tu był plus. Plus, gdzie jesteś? Gdzieś tu był. Dobra, ale my musimy zmierzać w tamtą stronę chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tu mamy PJ-a, to mnie nie interesuje. Jakieś roślinne Pokémony, bo najłatwiej mogę po prostu sobie level wbić. Spiro się ma... Spiro? Ja ciebie chyba nie mam, prawda? Ember? Nie, no spalę go, no właśnie, już wiedziałem, że... Jak używałem tego ataku, wiedziałem jak to się skończy, niestety, moi drodzy. O, Fluffy, Ponity, jakbym miał jakiegoś wodnego. Nie mam w ogóle wodnych Pokémonów. Tak powiedziałem to, że nikt nie wie o co chodzi, nie? Dobra, tu mamy te wyspy nasze. Bo na tych wyspach... Ty, co ja właśnie zrobiłem? Rzuciłem ultrabalem. Porąbało mnie? Pacierizu!
O, w sumie ciebie mogę złapać. Takedown. O Jezu, już za silny jesteś. Co by nie mówić. Dobra, czy tam są jakieś Pokemony? Wydaje mi się, że nie, ale i tak tam. O, ten tak cruel. Pichu. Nice. Pichu, pichu, pichu. Pichu, richu. Abra, też Abrę chcę. Chodź, 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 czekaj, 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 czekaj. Z Rattatą powalczysz, dobra? A jaki masz Pichu level? 6, 7, 4, o Jezus. O Jezus. A się... Aha, 47, dobra, pomyliło mi się, przepraszam. Coś mi się musiało popieprzyć w głowie, że... Chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie. Jak pedofil się zachowuje, serio. Dobra, pięknie. Charm. Czemu coś robię? Sing. Aha, okej. Okay. Dobra, złapię cię. To jest taki atak. Łapię cię. Oshawo, to jest chyba starter z czwartej albo piątej generacji. Z tego, co mi się wydaje. Dobra, jeszcze jeden. Tam są Pokemony. Wow, 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 wow. Tam szaleństwo. Widzę, jakaś impreza. Beze mnie. Co to ma być? No... Dalej. W końcu mi się uda go złapać. Nie chcę żadnych tych ataków używać przeciwko niemu. Wiecie, przemoc wobec małych Pokemonów. O, widzicie, i się udało go złapać. Fajnie. Mamy pierwszego Pokemona Oshawota. Pachirisu. Siemanko. No, ta sama sytuacja. Pokemon Bellsprout. Ty masz atak, nie? Z tego co pamiętam. O, masz. Pięknie. Walczysz. Pięknie, jeszcze jeden atak. Dopóki go. Jak najwięcej ataków musisz mu zadać. Ale tylko nie zabij go, Bellsprout, nie? Bez przesady tam. On się poniesie za chwilę. Dobra, pokę. I mamy Pachirisu. Pokemona mamy. Taką, z taką fajną nazwą. Lubię ją wypowiadać, nie wiem czemu. Okej, okay, drugi Pokemon. Slowpoke. Spierdzielaj. Ty, co to za Pokemon? Co to za Pokemon? Samurot. Samurot Oshawott, czy to nie jest trzecia forma czasami tej bestii? Full heal! Krabi czy Kingler? O, tu mam jeszcze jeden ten. O, dziękuję. Mogę to zasadzić? Nie. Kurde, ale ten Pokemon mnie bardzo, bardzo ciekawi. Krabi, siemanko! Siemanko Krabi, co tam u ciebie? Słuchaj, chciałbym, żebyś dołączył do mojej drużyny. Zgodzisz się? Krabi tak... No nie powiem. Ale opór jest jakiś tam. Bite, jeszcze cię ugryzę. Jeszcze raz ciebie... Albo tackle. O, pięknie, pięknie, pięknie. Czyli już mam dwa Pokemony i teraz jeżeli złapię Krabiego, będą trzy bestie. I oczywiście między tym próbujemy XP, czy też... Trudno się skupić na jednej rzeczy, jeżeli mam robić dwie. Dokładnie tak. Tam się biją. Dziwnie to wygląda dosyć. Dobra, idziemy zobaczyć na te wyspy. Na tą wyspę. Slowpoki, Krabi. O, średnio. Średnio tutaj jest coś przydatnego. Ale właśnie na tych plażach zawsze są fajne Pokemonki. Wow, Kingler, jaki ty jesteś duży. Dobra, nieważne. Czekajcie, coś mi z pamięcią się dzieje. Nie, no mam 2 giga, bo tam mi coś zaczęło się dziać, niestety. Znaczy, musiałem przypisać więcej pamięci i oto Lapras na horyzoncie. Lapras! Kic, 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 kic. Tylko okaże się, że będzie 40 poziom. 32. Hyperfunk. Jej, dokładnie o to chodzi! Tak, na pewno go uda nam się zabić. Takedown. Dobrze. Aha, okej. O, co? Jak ja go zabiłem? No serio? Nie chciałem go zabijać. Kurde, Laprasa zabiłem, ale jestem debil. Ale jestem debilem. Po co miałbym Laprasa zabijać? Halo. Tam. Małpa. Idę po tą małpę. Mam jakiegoś pływającego Pokemona? Widzę cię, małpko. Nie uciekaj mi. Nie uciekaj. Nie uciekaj. O Jezu, ten tak cruele. Horsey. A tam
Małpka na mnie czeka. YOLO! Przepraszam, ja tu tylko na chwilę. Dobra. Jesteś tam, jesteś. Pięknie. Zaraz po nią sobie pójdziemy. Czekajcie, tylko... w sumie muszę sobie te waypointy porobić. Waypointy? Dalej, małpko. Nie, Geodude pewnie zabił, ale go zabiję za chwilę. Nie no, małpko, gdzieś jesteś, nie? Nie wiem, jak się nazywasz nawet. Przepraszam, nie wiem takich rzeczy. Nie! Pokemona mi zabili. Czy te skaczą sobie do wody? Co tu się dzieje? Lipa. O, Onyx się kąpie. Przecież one są podatne na wodę. Lipa, naprawdę, panie, Ostariu. Właśnie, jakiegoś wodnego Pokemona sobie złapie. Siema. Czekajcie. Za bardzo nie mam jakiego czym walczyć, tak. Dobra, rzucę sobie na ślepo. Plum, Tentacruel, jeszcze raz. O, Tentacruel. Take down. No nie. Zabił mnie, okej. Ja myślałem, że to troszeczkę będzie działało w drugą stronę, ale jak widać się myliłem. Okej. Dobra. Po co ja go? Wow, spadłem na... Nie, szybko, żeby mnie nic teraz nie zaatakowało. Fuck, ale... Dobra, jestem już. Już myślałem, że utonę. I pamiętajcie, żeby straciłbym wszystkie moje przedmioty i bym płakał trochę, nie? Ale tylko tak trochę. Jak wiecie, jak... już by mi przeszło. Dobra, tutaj są jakieś Pokemony? Chyba nie ma. Ale na razie mam 3 Pokemony złapane, plus dużo przez przypadek zabitych. Czuję się jak debil. Zabijam takie fajne Pokemony. Charizard. Najlepszy Pokemon według mnie chyba. O, tu jakaś się widzę podejrzana. Metapod, ale to nie chcę od ciebie. Drowsy, ty jaki masz? 4, okej, to uciekaj. Slowpoke, dobra. Nie, Drowsiego chyba mam, tak? Czy nie? Slowpoke. Mam go. Czekajcie, co oznacza gwiazdka? To nie jest czasem... Shiny? Gwiazdka? W sumie nie wiem. Czy ja zapowiem Shiny? Czy to jest właśnie Shiny Pokémon? Trudno, użyję na niego Ultra Ball, tak wiecie, z dupy. A nie wiem, czy to był Shiny. Czy to jest Shiny w sumie? Nie wiem. Pidgeot to, spróbuj coś tam zrobić. No, na pewno o to mi chodziło. Te zero obrażeń jest najlepszą rzeczą. Iglipuff. Czekajcie, jeszcze jednego Ultra Ball zużyję. Gwiazdka, to jest, że mam go złapanego. Ale gwiazdka... To jest chyba Shiny. Ale... Złapałem Shiny! Nawet nie wiedziałem o tym! O, Shiny! Mam Shiny Slowpoka. Shiny Slowpoke! Oczywiście w tytule wam nie napiszę, jakie Pokemony jakiego Shiny złapałem. Ja sobie idę do domu popatrzeć na Shiny. Wow, co tu się dzieje? Nie wiedziałem, że złapałem... W ogóle nawet nie rozpoznałem go. Mówię, no Pokemon jak Pokemon, ale mówię, kurde, ta gwiazdka coś mi nie pasowało, bo zawsze jak miałem chyba Pokemona, to było tylko jedna rzecz, nie? No tu, okej, Shiny sobie tak. A, dobra, zaatakujecie Flotar, nie ma sprawy. Spoko, lubię to, naprawdę mi się to spodobało. Czekajcie, ja teraz nie wiem, którędy do domu za bardzo. Mam nadzieję, że trafię. Kurde, te waypointy, V, M. O, new waypoint, okej. Dobra, don, i tu mam jednego, jeżeli M, To jest jakaś tam inna troszeczkę mapa, znaczy, no, inna mapa kompletnie. Dobra, miejmy nadzieję, że wszystko będzie w gicie, ale ja daleko poszedłem. Naprawdę. Dobra, jeszcze 6 leveli będę chciał, nie wiem, już w 6 minut 6 leveli, troszeczkę będzie lipa. Ale muszę
podbiec do domu i... Ło! Ale parkour. Wyleczyć się i popatrzeć na shiny Pokemona, którego złapałem przez przypadek oczywiście, no... Wow, no on mnie zaatakował, nie ja jego. Lawa? Czy tutaj była lawa? Jest, widzę, bo już oświetlony tego. Oświetlony teren, także jesteśmy bardzo blisko domu. Coś gubi klatki, nie wiem czemu. Tak nagle poczułem. Co się dzieje z tym parkurem moim? Ciekawe, w lawie nie ma żadnych potworów? Znaczy, potworów, Pokemonów? No to dosyć dziwne, ale shiny. Dobra, sorry, nie będę się tym jarał, będę. No, możecie zostawić za to łapkę w górę, jeżeli nie mieliście pretekstu, to za to możecie teraz zostawić. Że ej, no w sumie złapał shiny, no trzeba mu... dobra, dam tą łapkę w górę. I właśnie tak to ma działać. Okej, okay, leczymy sobie Pokemony. Tut. Dobra, szybko idę spać. O, shiny. Ma taki, nawet dostałem ten achievementik. Dobra, idę szybko do... złapać Zorua. Zorua to jest druga przemiana, to mi to nie pasuje. Hype, no, mogę ciebie zabić, chociaż tu Pignite. Czekajcie, Ratatę bym chciał ewoluować już. Pyk. Dobra. A, to jest ten Pokemon, to jest chyba ziemny jakiś, podwójny ten ma. Tak, dobra. Niech będzie. PJ! No, w sumie za dużo expa to ja nie dostaję. Chociaż nie jest źle, nie? Jak za takie łatwe, łatwe walki. Chyba, no, nie, 26, spróbujemy. Ojej. Dobra. Kurde, ten co mi robi. Dzikus. Dobra, teraz kto może Pidgeotto? Możesz całego expa dla siebie zwinąć. Czy zrobisz to? Jej, 22, 23 poziom, Twister. To nie robiło nic. Dobra, bierzemy ten. Miltanków nie potrzebujemy. O, tu mam jakiegoś ziomeczka. Który masz? 30. Nie, no trochę za duży. Chwila. Open to land, tak. I oczywiście Poke Heal. Dobra, musimy jeszcze coś złapać. Chociaż jednego Pokemona. Jeden Pokemon. To właśnie będziesz ty. Tyry. Dobra. Wow, to są te ptaszki. To są na S. Pidgeotto? Dobra. No chcesz ze mną walczyć, no to spoko. Chcesz tak dostać w pierdziel, nie ma sprawy. Dobra, uwaga. I... 31 poziom, dobra. Take down, nie chcę tego. Nie chcę. Tak, nie chcę tego ataku, niepotrzebny mi. Dobra, jeszcze jeden Pokemon. Ciebie mam już. Tam jest ten ptak. Czekajcie. Charizard. Nie uciekaj. Chiodut, no odwal się ode mnie. Uwaga. Kurde. Jest, teraz. Starly, dokładnie tak, to był Starly. Pidgeotto, taki jakiś słaby atak masz? A, 12, tak. Dobra, uwaga. Kurde. No, Charizard nawet ucieka ode mnie. Charizard, nie. Przepraszam, że nie mogę cię złapać, kurde. No przepraszam, Charizard. Czas uspokoić bestię. Aha. Chyba coś nie wyszło. Chyba coś... O, uwaga, zadałem obrażenia, jest dobrze. Dobra, Pignite. Weź go tam z Stegesuj. Take down. O. Pamiętajcie, że on jeszcze będzie otrzymywał obrażenia od tego. Także jest całkiem ciekawie. Okej, okay, teraz weźmiemy Magikarpia. I on i tak powinien dostać obrażenia. Iglipuff. Sing. What? What the fuck? I nikt nie dostał expa?
Ja pierdzie. Co to jest? Ty, co to jest za Pokémon był? Gdzie ty jesteś? Tu ucieka mi! Jaki ziomek. Dobra, jeszcze plusa złapię. Chodź, plusie. Będziesz mój. Na wieki. No, serio? No. Czy ty walczysz z kimś? Czy jak? No. Co jest? Co z nim się dzieje? Okej, jakiś zbugowany Pokémon. Czy Miltanka? Aha. Miltank teraz walczy. Dalej. Potrzebuję jeszcze jednego Pokémona. Bardzo szybko. Obojętnie jakiego. Znaczy takiego, którego nie mam, nie? Raczej. Rachel. Dobra, Miltank. Ciebie nie lubię, ale... Chodź. What? O, a nie, Miltanka mam już, no właśnie. Więc co ja odpieprzam? Pidgeotto... Nie no, serio, tutaj nic nie ma. Nic nie ma do złapania. Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? To jest w sumie chyba ważniejsze pytanie. Tu mamy... Spiroła. Myślałem, że on jest shiny. Ale jednak nie jest shiny. Czy ja mam Spiroła? Nie no, chyba łapałem ziomka. Dobra, trudno. Dzisiaj będą trzy Pokémony, ale jeden shiny, także powinniście być bardzo, bardzo, bardzo ucieszeni. Chociaż... Chociaż... O! Dalej, dam radę. Fuck! Chodź tu do mnie! Nie, on jest zbugowany chyba, wiecie? Nie, jednak nie był zbugowany. Dobra, bite, ugryź tylko go. Pięknie i bug. Poke. Jednego pokebola powinien dać radę. I będziemy mieli elektrycznych braci, albo elektryczne siostry, albo elektryczne rodzeństwo po prostu. Dobra, jakie Pokémony dzisiaj złapaliśmy? Już wam przypominam, już. W dzisiejszym odcinku złapaliśmy Oshawota, Pachirisu, Krabiego, Slowpoka oraz Plusa. Slowpoke jest shiny. Widzicie? Już wam pokazuję. Pyk, pyk. W sumie nawet nie widać, że jest shiny, szczerze mówiąc. A ten jest shiny, okej, okay, jest jaśniejszy. Dobra, ale to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, cześć i pa pa.